witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej chyba części Słodkiego Flirtu Uniwersytet. Tutaj idziemy na jakieś zajęcia z archeologii. Tak, z archeologii i podejrzewam, że ja to zaraz po prostu wam przyklikam. Zobaczymy, co będzie, jak tam wejdziemy. Na samym początku zachęcam was do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji. Jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to mojego wspólnego kanału, bardzo dobrze lubię zasięgi. Zapraszam was również na mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki macie w opisie. Przypominam również o możliwości wspierania mojego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Także bez zbędnego gadania, przeciągania kawusia w dłoń i zaczynajmy, zapraszam. Dobra, idziemy na zdjęcie z archeologii. Ale gdzie? Do której auli, bo nie wiem. Amfiteatr, okej. Zajęcia z archeologii były pasjonujące i wkrótce zdałam sobie sprawę, że godziny mijały znacznie szybciej, gdy słucham, co się mówi na zajęciach. Po prawie godzinie Chani usiadła przy mnie. Nie powiedziałaś mi, jak poszła rozmowa z rektorem? Jest po prostu genialny, wiesz, że był profesorem w Międzynarodowym Instytucie Instytucie Metapsychicznym. Okej, jestem pewna, że widział rzeczy sklasyfikowane jako ściśle tajne. Rozumiem, że macie te same dziwne zainteresowania. Dokładnie, jest świetny. Będziemy się spotykać od czasu do czasu, żeby podyskutować. Mimo wszystko jesteś chyba jedyną osobą w promieniu wielu kilometrów, która tak namiętnie interesuje się takimi rzeczami. Bo to pasjonujące. Idę na stołówkę. Chcesz iść ze mną? Z przyjemnością złapałam moje rzeczy i poszłam za Chani. Dobra, jednak nie trzeba było tutaj żadnych nudnych lekcji, więc jest dobrze. A z Chani sobie pogadamy, bo lubię gadać z Chani, okej? Wyciągnęła nową książkę, której nigdy wcześniej nie widziałam i pogrążyła się w lekturze, gdy szłyśmy na stołówkę. Skończyłaś już to opasłe tomisko, które czytałaś wczoraj? Tak. Nie wiem, skąd ty na to wszystko znajdujesz czas. Ja też nie wiem. Nigdy nie widziałam tyle ludu na stołówce. Kolejka, która ciągnęła się prawie do drzwi wejściowych, zablokowała nam drogę. Z drugiej strony pogoda jest mroźna i rozumiem, że każdy chce się rozgrzać. Jeśli chcesz, możesz zająć nam miejsca, a ja coś nam nałożę. Okej, dobry pomysł. Dobry pomysł, daj mi swoje rzeczy, wygodniej ci będzie wszystko przynieść. Chani podała mi swoją małą torebeczkę w kształcie księżyca. Okej? Okay? Wow, waży chyba 100 tons, co ty tam nosisz? Kamienie. Same niezbędne rzeczy. Świetnie, świetnie, znajdę nam stolik, czekam na ciebie. Przeszłam całą stołówkę i znalazłam mały, kołyszący się stolik z tyłu sali. Zobaczyłam dziewczynę, która wydawała się szukać miejsca, tak jak ja. Jej wzrok powędrował na ten stolik. Pobiegłam najszybciej, jak tylko mogłam, przeklinając moje obolałe mięśnie i torbę Chani ważącą tonę i rzuciłam się na stolik, rozkładając tam wszystkie nasze rzeczy. Dziewczyna spojrzała na mnie, jestem pewna, że usłyszałam, jak powiedziała, obżartu, chcę nie sobie poszła. To ma tak sens, jak nie wiem. Trudno, dzisiaj jest wojna o miejsca, ja nie mam zamiaru być głodna. Mam ochotę na coś tłustego, chociaż nawet nie powiedziałam Chani, co bym zjadła. To chyba ten sport tak na mnie wpływa. Ogarnęłam stołówkę wzrokiem. Nie widzę Chani. Na stole leży jej torebka. Co ona tam ma, że jest taka ciężka? Spod suwaka wystawał notatnik. Schowałam notatnik i zasunęłam zamek. To nie moja sprawa. Im dłużej czekam, tym bardziej burczy mi w brzuchu. Po chwili, która wydała mi się wiecznością, zobaczyłam, jak Chani wychodzi z kolejki z dwoma tacami, które wyglądały na sowicie wypełnione. Jestem. Wymyślałam, że umrę ściśnięta między piłkarzem a daniem z białego pudingu. Mniej więcej jak wyobrażam sobie piekło. Wierzę ci. Poszłaś sobie, ale nie powiedziałaś mi, co chcesz, więc wybrałam na czuja. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Mój talerz przypominał kolorową mieszankę niemal wszystkiego, co było w menu. Frytki, szparagi, stek, komosa, ryżowa fasola, tłuczone ziemniaki, makaron i 3 desery. Jezu, to jest uczta normalnie bogów. Wygląda naprawdę pysznie. Co? Przynajmniej masz ogromny wybór. Żeby tylko... Chani usiadła naprzeciwko mnie, przesuwając torbę za siebie. Patrzyłam, jak to robi, ale nic nie powiedziałam. Po południu mamy zajęcie z panem Zaidi. Boże, nie interesuje mnie to strasznie. Jak miło, kolejne zajęcia, które uwielbiam. A ja nie lubię jego zajęć. Co, ty? Zaczekaj, świeci blaskiem jak robak. Gdy przechodzi koło mnie, aż bije po oczach, trudno go zignorować. Okałam ten tekst po prostu. Świeci blaskiem jak robak, dlaczego? O bogowie, mam nadzieję, że nie usłyszę tego, co o nim mówisz. Myślę, że wie, że się podoba, a trudno być takim przystojniakiem i nie zdawać sobie z tego sprawy. Jadłyśmy dalej, wymieniając banalne uwagi. Spróbowałam wszystkiego, co miałam na talerzu i zjadłam większą część. Okej. Za dużo tu ludzi. Skończyłaś? Chcesz stąd wyjść? Tak, chodźmy. Nareszcie. Wyjście przywietrzyć. Okej, zgadzam się, że stołówka w godzinach szczytu jest przepełniona. Nie chciałabym tego powtarzać. Następnym razem pójdziemy do restauracji. Tak, na sushi.
Uwielbiam. Są tu w ogóle jakieś restauracje japońskie? Nie mieszkamy na końcu świata, wszędzie są japońskie restauracje. Suszarnie bardziej niż japońskie restauracje. Już lepiej iść do takiej, gdzie się naprawdę w sushi specjalizują i robią tylko to. Niż jakby mieli mieć milion tych, milion pozycji w menu i żeby miało to być jakieś, wiecie, skopcone. Jednak jest zimno. Wiem, że jest jeszcze wcześniej, ale byłoby miło pójść do auli, żeby się trochę rozgrzać, nie uważasz? Prowadź. Skierowałyśmy się w stronę wejścia do budynku, gdy zadzwonił mój telefon. Słucham. Mila, tu Roza, gdzie jesteś? Na dziedzińcu, wszystko gra? Już lecę. Okej, ja odłożyłam Sławkę. W porządku? Nie wiem, Roza wydawała się dość zestresowana. Tak? Powiedziała, że już tu idzie. Okej, w takim razie zostawię was. Zobaczymy się na zajęciach. See you. Czani nie lubi się wtrącać w czyjeś sprawy. Podoba mi się jej dyskrecja i sposób, w jaki reaguje. Spojrzałam na telefon. Mam nadzieję, że Roza zaraz tu będzie. Pochuchałam w dłoni, żeby je rozgrzać. To pilne. Roza, nawet nie wiedziałam, jak tu przyszłaś. Byłam na stołówce. Aleks też tam jest. Ale nie widziałam cię tam. Ja ci widziałam, ale byłaś z Chani i było mega tłoczno. Czego dotyczy to tajemnicze wezwanie? Nie idę dzisiaj na popołudniowe zajęcia. Masz coś ważnego do zrobienia? Cóż, tylko zajęcia ze sztuki współczesnej, czyli przedmiotu mojej specjalizacji. Nic ważnego. Aha, spoko. W takim razie idziemy po Aleksego. Co? Nie, to była ironia, Roza. To są ważne zajęcia. Nawet mi nie wyjaśniłaś, o co chodzi. Aleksy chce odwołać randkę. Co? Dlaczego? Jest niespokojny, myśli, że nie jest stworzony do tego typu związku. Boi się, że zacznie się jąkać i wszystko zepsuje. Nawet jakby się jąkał, to nic by to nie zepsuło. Boże święty. Więc lepiej byłoby w ogóle nie iść i pozostawać w krótkich związkach bez wspólnej przyszłości. Aż tak? Sugeruję, żebyśmy teraz wybrali się na zakupy. Będzie mniej ludzi i spędzili początek wieczoru razem. Byle tylko nie pozwolić, żeby Aleks siedział sam i bez potrzeby się torturował. Ok, spoko, nie ma problemu. Jesteś najlepsza, nie chcę iść na te zajęcia, już wolę iść z nimi. Nie chcę zostawić Aleksego w tym stanie. Jeśli mówisz mi, że to ważne, to wierzę ci. Jest. Chodź, poszukamy naszego zestresowanego panicza. Jest. Mila, to jest twoje rozwiązanie. O czym on mówi? Zalia zabroniła mi się stąd ruszać i powiedziała, że wróci z rozwiązaniem wszystkich moich problemów. Spojrzałam na Rozę, która dała mi znak, żeby z nim porozmawiać. To prawda, że nie chcesz iść na koncert dziś wieczorem? Nie powinienem był nic mówić, tylko odwołać w ostatniej chwili. Boisz się zaangażować. Co? Wolisz odpuścić, zanim nawet spróbujesz, bo boisz się, że cię porzuci, jeśli się zaangażujesz. Chyba jest coraz za bardzo bezpośrednia. Powiedziałem ci już, Rozo, zabraniam ci w moim przypadku korzystać z twojej wiedzy z zajęć psychologii. Nie, Roza chciała tylko powiedzieć, żebyś przestał kwestionować tę sytuację, kiedy w końcu masz to, czego chciałeś. Zgadza się. Oj, coś mi się tu krzaczy. Oho, nigdy nie słyszałem, żeby Mila mówiła takim tonem. O tak, jeśli używam takiego tonu, to sytuacja jest poważna. Właśnie opuszczam zajęcia, ponieważ zgodziłam się pójść na zakupy i zrobić wszystko, aby powstrzymać cię przed zrobieniem czegoś głupiego. A więc chodźmy. Ale nie ma żadnych ale. Właśnie to miałam zamiar powiedzieć. Stajesz się dla mnie zdecydowanie zbyt przewidywalna. Jeszcze mogę cię zaskoczyć. Chodźmy już, przyjemne zakupy w jakimś miłym butiku na pewno pomogą odzyskać humor, a więc idziemy. Szczerze mówiąc, Aleksy, na ostatniej imprezie wszystko szło dobrze. Bardzo dobrze. Nie rozumiem, dlaczego miałoby nie stać się tym razem. Na ostatniej imprezie byłyście wy, zagadywałyście i zabawiałyście towarzystwo. Teraz będę sam i będę miał cały wieczór, żeby się przed nim wygłupić. Nawet jakbyś się wygłupił, to nic się nie stanie. Cóż, słyszałam zbyt wiele od rana w kółko. Powtarzasz to samo. Koniec, teraz nie ma już powrotu, nie masz wyboru. Rozelia złapała go za nadgarstki i zmusiła do wyjścia ze stołówki. Idziemy na zakupy. Dlaczego tak ciągniesz mnie za nadgarstek? Przecież nie zrobiłam nic złego. Żebyś nie zmieniła zdania, przypadkiem nie pobiegła do auli. Aha, nie no, przecież bym się nie odważyła. Ma się rozumieć. Ona jest okropna, tak dobrze mnie zna. Nie puściła nas, dopóki nie wyszliśmy za bramy. Kilku studentów obserwowało nas, jak wychodzimy i się śmiejemy. Koniec, od tej pory chcę widzieć tylko radość i to, jak się uśmiechacie, aż do jutra rana. Ale ja niczego nie zrobiłam. Już od 2 dni widzę cię tylko z nosem w książkach. Nie gadasz o niczym innym, tylko o nauce. A więc dzisiaj relaks i to z uśmiechem. A wy chcecie tylko się, tylko imprezować. A faktycznie to jest ostatni rok, powinniście się bardziej tam uczyć, nie? Cóż... Uśmiechamy się. Aleksy i ja spojrzeliśmy po sobie. Ona chyba nie żartuje. Ale skoro jest ten koncert, to chyba to piątek będzie, tak? No to chyba mogą sobie trochę odpuścić, nie? W piątek. Postaram się uśmiechnąć od ucha do ucha. Postarałam się. I o to chodzi. A ty, Aleksy, wiem, że boisz się zostać upokorzonym, zrobić coś źle i wszystko schrzanić. Ale ten, kto niczego nie próbuje, ten nic nie ma. Chce widzieć zabawnego Aleksego i nawet trochę za bardzo pewnego siebie. I to już. Aleksy podniósł głowę i spróbował się uśmiechnąć.
O, Gisłodziak, Boże, ty piękny jesteś. Brawo, idziemy i to już. Na zakupy, tak? Weszliśmy do butiku Leo. Rosa od razu rzuciła się na wszystkie stroje i koszulki, które uznała za godne zaproponowania Aleksemu. Naprawdę postawiła sobie za cel poprawienie mu humoru. Co z tego, że oni tu kupią te ciuchy, jak on i tak się nie przebierze, bo ciągle chodzą w tym samym. Tylko Suśka się przebiera. Gdy ich tak obserwowałam, zdałam sobie sprawę, jak bardzo zbliżyli się do siebie, odkąd wyjechałam z miasta. Nie chodzi mi o to, że czuję się wykluczona. Szybko wróciliśmy do naszych przyzwyczajeń, ale oni zwykle częściej się spotykają, dzwonią do siebie i idą razem coś zjeść, niż robią to ze mną. Wydaje mi się, czy ty jeszcze nie jesteś w przymierzalni? Już tam zmierzam. Przeszłam się po sklepie, wybierając kilka rzeczy, to tu, to tam. Fiu, ceny są dość wysokie, biorąc pod uwagę, ile kasy. Poszło mi już na imprezę oraz karnet na siłownię. Muszę teraz rozważnie robić zakupy. Mam nadzieję, że dostaniemy jakieś zniżki ze względu na to, że od czasu do czasu tu pracujesz. Ale rzeczywiście, to jest właśnie moja kochana Mila, która nigdy nie traci bystrości umysłu. Przecież nie mam się w co ubrać na dzisiejszy wieczór. Muszę sobie coś znaleźć. A tak w ogóle nie, to nie ma Leo? Nie, jak to? Chyba ci o tym nie mówiłam, ale ku naszemu zaskoczeniu Lysander przejął fermę po swoich rodziców. Po ich śmierci. O Boże, tak, dobra. Czyli tutaj jest mowa o tym. Ojej. Czyli tu się dowiadujemy, że Lysander jest na farmie. O nie, nie wiedziałam, że jego rodzice nie żyją. To straszne. Tak, to nie było łatwe dla niego i Leo. Dla mnie też nie. Bez wątpienia byli najmilszymi teściami na ziemi. Na szczęście Lysandrowi udało się pójść dalej. Rozumiem. Nie wiedziałam, że Lysander przyjął farmę rodziców. Musiało mu być ciężko. Stracił oboje rodziców w tak krótkim czasie. Leo jeździ mu czasem pomagać. Jest dzisiaj na farmie. Aha, nie mam ochoty naciskać. Roza posmutniała, gdy o tym wspomniała. Poszłam za Aleksem i Rozą do przymierzalni. Znalazłam kilka fajnych strojów. Waham się. Nie dostanę ilustracji z Castielem, kuźwa. Nie mogę wziąć stroju z Prią. I Castiela. Co? Jak? Przecież to jest jakaś tragedia. Ja walę. Dobra, biorę ten strój, bo go mam i szkoda mi kasy wydawać. Walić to, bo... Ja jestem po prostu załamana tym odcinkiem, ja chcę go już skończyć i po prostu chcę ustawić to wszystko tak, jak było. Bo wiecie co? Ja ustawiłam sobie ustawiłam sobie przed zrobieniem replay historia. I możliwe, że jak ja zrobiłam replay historia, to mi się to wszystko automatycznie, wiecie, poprzestawiało. I dlatego tak, że ja tego Castiela nie mam na tego byłego. Ale w następnym odcinku już będzie jako były, już naprawdę. I powinny być te dialogi jako były. Masakra po prostu. Szkoda gadać. Okej, znalazłam to, czego szukałam. Aha, dobra, przebieram. Już kij z tym będzie ilustracja z Hyunem, bo ja już tu nic nie poradzę na to. Szkoda, bo chciałam naprawdę mieć ilustrację z Castielem. Ale kitam. Pomogłam Rozie doradzić Aleksemu. Dopiero po 2 godzinach wyszliśmy ze sklepu. Rozalia dopiła swego i odniosła sukces. Ten dzień to było niekończące się pasmo szalonych wybuchów śmiechu. Zaprosiła nawet wszystkich na gofry. To było jedno z najlepszych popołudni, odkąd tu wróciłam. Wracam do domu, żeby się przygotować. Widzimy się w barze. Jasne, do zobaczenia. Ej, dziewczyny, dostałem wiadomość od Morgana. No to sprawdź, na co jeszcze czekasz? Ale jak otworzę czat, to zobaczysz, że przeczytałem. I nic się nie stanie. Roza bezceremonialnie kliknęła w wiadomość. Proszę, już otwarta, co pisze? Aleksys spojrzał na Rozę z wyrzutem, ale nie zrezygnował z przeczytania wiadomości. Spotkamy się o 21 w holu akademika. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę. No jak słodko. Ui. Kto tak gada? Widzisz, mówiłam ci. Ojeju. Czeka cię super wieczór, Aleksy. Mam nadzieję, to pewne. Rozalia pociągnęła Aleksego za ucho i pocałowała go w policzek. Przypomina mi to moją pierwszą randkę z Leon. Niesamowicie bolał mnie brzuch i myślałam, że będę się jąkać całą noc. Aha, to bardzo pocieszające. Ale mimo wszystko dobrze sobie poradziłam. Zobaczcie, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy. Mam wrażenie, że nie ma nic, co mogłoby nas rozdzielić. Fajnie wam, że ty masz swoją bratnią duszę, a ty wieczną miłość. Wcale nie czuję się teraz zupełnie sama na tym świecie. O, oboje rzucili się na mnie, by mnie przytulić. Zadusicie mnie. Dziś będzie dobrze.
Jakie kochane małpy. Daliśmy Rosie buziaka, zanim poszliśmy z Aleksem na kampus. Widzę, jak Aleksia pochyla się nad ekranem swojego telefonu podczas naszego spaceru. Musi wciąż na nowo czytać wiadomość od Morgana. Ojeju. I teraz mam iść do swojego pokoju, tak? Czas się przygotować. Okej. Ile tu mam? A, nie ma tragedii. Gdy przyszliśmy na akademik, Aleksy poszedł w swoją stronę, żeby wrócić do pokoju. Do zobaczenia, Aleksy. Okej, teraz idziemy do siebie. Gdy tylko otworzyłam drzwi, natknęłam się na Jelen, która właśnie wychodziła z pokoju. Dzięki za rano. Rano, a tak, racja. Wybacz, nie chciałam cię obudzić, ale... Ale to zrobiłaś. Mam dość twoich wymówek, ciągle jakieś bla bla bla. To nie są wymówki, to prawda, ale ty jej nie słuchasz. Wyszła za drzwi, nawet na mnie nie patrząc. Przygotowywałam się bez spoglądania na zegarek. Wypróbowałam przynajmniej z 10 różnych fryzur, zanim się zdecydowałam. Nałożę eyeliner, chociaż musiałam narysować linię z 5 razy, zanim osiągnęłam pożądany efekt. Sprawdziłam godzinę na telefonie, 20:58. Chciałam, kurde, przeżyć to, że sobie z tym Castielem pogadam jako mój były, ale po prostu sobie to gdzieś obejrzę, bo i tak już z tym nic nie zrobię. No mam nadzieję, że już po prostu przyszłe odcinki będą tak, jak... takie jak mają być. Po prostu jedziemy z Hyunem. Jak ja to zrobiłam? Nie wiem. Dalej mnie to boli. W ogóle jestem głupia, nie? Natychmiast przestałam rozmyślać i założyłam buty. Ledwie zdążyłam założyć jednego buta, a ktoś zapukał do drzwi. Ała! Próbowałam wsunąć buty, jednocześnie upychając moje kosmetyki do makijażu, do torebki. Z rozpędu potknęłam się, gdy usłyszałam, że ktoś puka do drzwi. Wszystko w porządku? Ała, tak, ja przepraszam, potknęłam się. Ja pierdzielę. Suśka! Róż tymi komórkami czasem. Przepraszam, że wszedłem bez pytania, ale zaniepokoiłam się, gdy usłyszałam huk. Nie, to moja wina. Oh my god. Dobra, przynajmniej zrobię tak, żeby mieć ilustrację z nim. Teraz przynajmniej już wiem, że potykasz się nie tylko w kawiarni, ty po prostu masz to w genach, tak jakbyś zgadł, wiesz. Albo to ty tak działasz i zawsze, kiedy jesteś w pobliżu, ściągasz na mnie nieszczęścia. Te chamskie. W sumie, jak tak teraz mówisz, jak tu wszedłem, to widziałem dwóch studentów, którzy spadli ze schodów i jedną dziewczynę, która zaplątała się nogami we własną sukienkę. Nie gadaj! Może faktycznie to ja przyciągam takie rzeczy? Hyun czyni z ludzi ofiarę losu. W takim razie bardzo przepraszam. Uśmiechnęłam się, masując swoje obolałe kolano. Daj, pomogę ci. Pomógł mi wstać, żebym mogła założyć drugi but. Ej, słodko! I poprawił mi jeden z kosmyków, który musiał się ruszyć, gdy upadłam i zwisał mi przed uchem. On zaciągnął włosy za uszko? Dziękuję, ja przepraszam, że... Boże, dobra, idziemy stąd. Oj, zaczekaj, trochę się... Wskazał palcem na moje usta i roześmiał się. Rozmazała ze szminkę, gad! Spojrzałam na swoją twarz w lustrze. Miałam szminkę na 3/4 mojej twarzy, nawet na czole. Jak ja wiem. Jak ona to zrobiła? Musiałam przejechać po twarzy ręką, gdy upadłam. Aha, o matko, zaczekaj, ja. Czerwona jak piwo, nie odwróciłam się do niego plecami i zaczęłam szukać płatka kosmetycznego lub czegokolwiek, co pomogłoby mi zmyć szminkę. Nie, to moja wina. Wszedłem, zanim mi pozwoliłaś, więc nie byłaś jeszcze gotowa. Boże święty, zaczekam na ciebie na zewnątrz. Po tych słowach usłyszałam, jak drzwi się zamykają. Byłam gotowa, ale przez to, że się potknęłam, cały mój makijaż poszedł się gonić. Ten wieczór naprawdę świetnie się zaczyna. Poprawiłam jeszcze raz makijaż i fryzurę, tak? Mogłam się już pokazać światu, więc w końcu zdecydowałam się wyjść do Hyuna. Boże, nie, ja nie umiem czytać, więc... Nie, po prostu... Padnę. Hyun czekał za drzwiami, a ja delikatnie zamknęłam je na klucz. Jestem... O, naprawdę ślicznie wyglądasz w tym stroju, ojej. Dziękuję. Chciałem powiedzieć ślicznie. Aha, dobra, on się przyzająknął. Jest naprawdę eglegancki. Aleksy się przyjmował, żeby cię się jąkał. Już bym wolała, żebyś powiedział elegancki, nie? Elegancka. Kitu. Ale okej. Okay. Elegancki, przepraszam. Ej, to słodkie całkiem. Zdusiłam w sobie śmiech. Przysięgam, że słyszę, jak mam rocze do siebie pod nosem. Weź się w garść, Hyun.
Dziękuję. Proponuję, żebyśmy poszli, zanim przyciągniemy kolejne nieszczęścia. To bardzo dobry pomysł. Nie no, ej, to słodkie nawet. Wygląda na to, że nie tylko my idziemy na koncert. Wielu studentów idzie w tym samym kierunku, co my. No to wy nie powiecie w ogóle, nie? Już stąd słyszę śmiechy i rozmawiające osoby. Bar musi być niedaleko. Wow, tłoczno na tej ulicy. Przyszło mnóstwo osób. Większość z nich rozmawia trzymając w rękach szklanki. Gra jakaś muzyka, ale to nie spółka Stiela. Jeszcze nie zaczęli. Ile tu już tu osób? Zobaczyłam, jak Roza wchodzi do baru, nie widząc mnie. Zobacz, tam jest Rozalia. Idziemy do niej. Och, ja... Jak chcesz, nie chcę cię zmuszać. Pomyślałem tylko, że to sprawi ci przyjemność, ponieważ to twoja przyjaciółka. Ojeju. Tak, ale może ty nie masz ochoty, żebyśmy bawili się z moimi znajomymi. W końcu to ty zaprosiłeś mnie na koncert, więc nie chcę nadużywać twojej życzliwości. Bardzo lubię twoich znajomych. Ostatnią imprezę wspominam bardzo miło. Dlatego naprawdę wybierz sama. Ja. To miło, ale powiedziałam, że spędzam wieczór z tobą, więc to ty jesteś moim priorytetem. Och, ja nie chcę cię ograniczać, wiesz? Nie ograniczasz mnie, cieszę się, że spędzam z tobą wieczór. Ja chcę mieć tą ilustrację chociaż z nim, jak już muszę mieć ten strój. Przynajmniej za darmo, ale tego mam. Ja też naprawdę się cieszę, że jestem tu z tobą. Gdy podeszłam do baru, stanęłam jak wryta. To jeden z tych typów, którzy mnie wtedy zaatakowali. Jestem tego pewna. Zilustrowałam gościa od stóp do głów. Te same zachowania, te same gesty. On rozmawia z Natem. Ba, ha, ha, ha. Serce zaczęło mi szybciej bić. Czy to jakiś żart? A więc dobrze się znają. Nat nie tylko zadaje się z takimi typami, ale zadaje się z tym konkretnym, tym, który mnie zaatakował. Zaczęłam zaciskać pięści. Nie wiem, czy mam ochotę zapaść pod ziemię, czy zaraz zejdę tu na zawał. Stoję przy barze, za drzwiami jest bardzo dużo ludzi. Nie widzę dokładnie, co robią. Mila, idziesz? Idziemy? Tak, idę, ale... Stanęłam na palcach, żeby spróbować coś zobaczyć. A zaraz potem wszyscy zaczęli mnie popychać z każdej strony. W barze dały się słyszeć krzyki. Zaczyna się koncert. Nie miałam nawet czasu pomyśleć. Dałam się ponieść tłumowi, który chciał wejść do baru. Cały bar tonął w ciemności. Wreszcie, kiedy już byłam w środku, wszyscy tłoczyli się przy scenie, więc miałam dość miejsca dla siebie, okej. W porządku? Nie boli cię? Nie, wszystko gra, dziękuję. Muzyka puszczana przez DJ-a ucichła, światła skierowały się na scenę. Zaciągnięto kotary, a na sali dało się usłyszeć krzyki dopingujące zespół, żeby zaczęli grać. Castiel! Dawać, tak, kisiel. Growstorm, ja wale. Nagle rozbrzmiała gitara i chociaż muzycy jeszcze nie weszli, usłyszeliśmy pierwsze dźwięki muzyki. Ja chcę muzykę Castiela, bo się zdenerwuję, naprawdę. Zróbcie jakiś easter egg, naprawdę, albo nie wiem. Castiel miał ostatnio urodziny. Ciężko skomponować jakąś muzykę taką Castielową, naprawdę. Błagam. Nagle rozbrzmiała gitara. Aha, to urocze, jak na rockowy koncert. Melodia rozbrzmiewała przez chwilę, ale członków zespołu nie było nigdzie widać. Coraz więcej osób spośród publiczności zaczęło skandować. Napięcie sięgnęło zenitu. Nadal gra tylko sama gitara i nic więcej. Aha. Grajcie! Odsłonięto kurtynę. Olśniewające światło oświetliło grupę, która stała bez ruchu. I zaczęli grać razem. Basowe dźwięki są tak mocne, że czuję, jak perkusja rezonuje mi w klatce piersiowej. Ten utwór zupełnie nie przypomina poprzedniej melodii. Cała publiczność skacze w górę i w dół w rytm dynamicznych dźwięków. Muszę stać na palcach, żeby widzieć, co się dzieje na scenie. Castiel stoi plecami do publiczności i gra, nie patrząc na nas. Muzyka staje się coraz bardziej intensywna przy jego dzikiej solówce. W tym samym ułamku sekundy wszyscy muzycy przestali się ruszać. Castiel w końcu się odwrócił. A, nie mam ilustracji, wiem, ale wkleję ją i jakby co to ją mam, okej? Dziękuję. Jesteśmy Crowstorm. O, dzień dobry, panie Rudy, dzień dobry. Tak, w końcu przedstawiam wam mojego WS-a. O czym on jeszcze nie wie. Ale tak, no. Kocham jego dziary w ogóle. I jego styl kocham, po prostu. On jest piękny, nie? Na sali rozległ się ogłuszający krzyk. Później muzyka rozbrzmiała na dobre. Muszę przyznać, że na scenie są naprawdę dobrzy. Czy to mi się podoba, czy nie, to i tak wiedzą, jak budować napięcie. Nie da się nie ruszać i nie wystukiwać rytmu stopą. Grają kolejne utwory bez żadnych przerw. Chcesz, żebym przyniósł ci coś do picia? Z przyjemnością. Okej, zaraz wracam. Na widowni jest zdecydowanie więcej dziewczyn niż chłopaków. Niektóre noszą nawet koszulki z napisem Castielowe.
Ześmiałam się nieco cynicznie. Nie jestem pewna, czy Castielowi się to podoba. To z pewnością jeden z aspektów jego pracy, który sprawia, że się wzdryga. Nigdy nie widziałam go w takiej formie. To znaczy, widziałam już jak gra, ale nigdy z taką lekkością i swobodą na scenie. Castiel oznajmił, że zagrają teraz ostatnią piosenkę ku wielkiemu niezadowoleniu publiczności. Lepiej wrócę na miejsce, inaczej Hyun będzie mnie szukać. Ostatnia nuta rozbrzmiała nieco dłużej, a potem zespół szybko pomachał publiczności, zanim opuścił scenę. Było naprawdę ostro. Hyun wrócił z drinkiem na bazie owoców i rumu kokosowego. Całość wyglądała pysznie. Nie mogę uwierzyć, jaki to tłum. jest gorzej niż myślałam. W każdym razie naprawdę grają fajną muzę. Tobie jak się podobało? Cóż, bardzo mi się podobało. Tak, mi również. Naprawdę? Miałeś czas, aby coś zobaczyć? Mam wrażenie, jakbyś był przy barze przez cały koncert, żeby tylko przynieść mi drinka. Tak, było sporo ludzi, ale i tak skorzystałam. Dzięki, Hyun, że się dla mnie poświęciłeś. Mam nadzieję, że nikt ci nie podeptał. Próbowali, ale broniłem się. Przez to, że wypiłam i ciągle stałam, opanowała mnie nagląca potrzeba. Zaraz wracam, idę do toalety, spotkajmy się przy barze. Prawie biegłam zygzakiem przez ten tłum, a przed damską toaletą była mega kolejka. Jak zwykle. Pff, a ty co? Melania przyszła koło mnie i nawet mnie nie zauważyła. Mela? O, Mila, jak się masz? Przyszłaś ze swoim nowym chłopakiem? Gdzie on jest? Powiedzmy, że czekałam na darmo. O nie, wystawił cię? To nie tak. Szkoda, miałam nadzieję, że go poznam. Nie powinnam była nawet o tym wspominać. Poza tym to idiota, nic się nie stało. Przykro mi, Melo. Jeśli chcesz spędzić ze mną resztę... Nie, dzięki, to miło, ale wrócę. Miłego wieczoru. Dziękuję. I już sobie poszła nawet. Nie wiem nawet, czy mnie usłyszała. Czekałam przynajmniej 20 minut, żeby wejść do toalety. Jest naprawdę dużo ludzi. Gdy wyszłam, próbowałam znaleźć dostępną drogę powrotu do baru, bez bycia popychaną przez publiczność, która wypiła już zbyt dużo alkoholu. Zaczęłam przedzierać się przez tłum, gdy poczułam, że ktoś mocno chwyta mnie za nadgarstek. Zatrzymana w tak gwałtowny sposób odwróciłam się. Cześć! Ohoho! Proszę! Pan Gwiazda się do mnie odezwał. Dobry wieczór. Castiel. Zaskoczona tym, jak zatrzymał mnie przy wszystkich, poczułam, że moje policzki natychmiast zaczynają płonąć. Nie sądziłam, że do mnie podejdziesz. Rozpoznałam cię w tłumie podczas koncertu. Wow! Naprawdę nie sądziłam, że na scenie światła świecą mi prosto w oczy, ale nie jestem też ślepy. Okej, dobra. Zgromadził się wokół nas tłum fanów. Są nawet dziewczyny z długopisem w ręce błagające Castiela o podpisanie koszulki. Chyba mam halucynację. Castiel spojrzał na dziewczyny, które natychmiast krzyknęły z radości. Boże, on by tylko do nich mrugnął, a one by zaraz padły. Słuchaj, nie chciałabyś porozmawiać w jakimś spokojniejszym miejscu? Tak, oczywiście. Castiel przedarł się przez tłum szybkim krokiem. Zanim weszliśmy na scenę, odwróciłam głowę i prawie cały bar nas obserwował. Mój wzrok padł na Jelen, która wyglądała na bardzo rozzłoszczoną. Odwróciłam tylko wzrok i poszłam za nim. Castiel zaciągnął mnie do pokoju na backstage'u i z dala od odgłosów z baru. Było tam pełno instrumentów muzycznych. Kable walały się wszędzie na podłodze, a pracownicy baru zajęci byli składaniem sprzętu scenicznego. Popatrzył na Castiela. Szybko przeleciał ten koncert, tak w sumie. Ciekawi mnie, co może mi powiedzieć po takim czasie. W każdym razie cieszę się, że przejął inicjatywę i zrobił pierwszy krok. Jak widać, nie jest to najbardziej przyjazne miejsce, ale nie mamy wielkiego wyboru. Nie mieliśmy zbyt wiele miejsca do rozmowy, więc opieraliśmy się o próg ściany. Nie sądziłam, że jesteś taki popularny, że musisz ukrywać się w magazynie, żeby z kimś porozmawiać. Ja, to trochę jakby druga strona medalu. W końcu jesteśmy w mieście, w którym zaczynaliśmy, więc wszyscy nas tu znają, ale nie wszędzie tak jest. Castiel odwrócił wzrok. Chyba niezbyt swobodnie rozmawia mu się na ten temat. Nie lubisz być popularny? Po prostu podoba mi się, że mogę grać tu, grać to tam, to wszystko. To prawdziwe szczęście. A więc teraz śpiewasz na scenie. W liceum widziałam tylko, jak grasz na gitarze. Zawsze śpiewałem dla siebie, ale nigdy nie odważyłem się wyjść z tym do ludzi. Lysander wyjechał i nie miał już kto pisać i śpiewać. Nigdy nie znalazłem nikogo, kto mógłby go zastąpić, więc to było jedyne rozwiązanie, jeśli chciałem kontynuować. Idzie ci lepiej niż w liceum. Mam nadzieję, w liceum byliśmy debiutantami, teraz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiem, dlaczego jesteś taki sławny w okolicy, czy nam się to podoba, czy nie, trzeba przyznać, że jesteś dobry na scenie. Chyba powinnam wrócić do baru. Hyun zacznie się zastanawiać, gdzie sobie poszłam. Dyskretnie spojrzałam na drzwi. Powiedz, jeśli się nudzisz. Wcale nie, ale nie przyszłam sama i... Rozumiem, masz randkę. Przyszłam z kolegą z kawiarni, w której pracuję. Kolegą? Pracujesz w kawiarni? Tak, w Cosiber Cafe. Przecież sama zabierasz kolegów na koncerty. Musi być mocno sympatyczny ten kolega. Co?
O Boże, to tylko kolega. Tak, i nic więcej, bo ciebie rudzielcu chce podrywać. Po co się tłumaczysz? Możesz robić, co chcesz. Rachel podszedł spojrzeć przez szczelinę w drzwiach. Jest dużo mniej ludzi niż wcześniej. Oddałbym wszystko za zimne piwo. No to chodźcie napić piwa. Dobrze, wróćcie na imprezę. Do zobaczenia kiedyś tam. Fajna rozmowa, fajna. Mhm. Nawet zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, zostawił mnie tam jak wrytą i skierował się do baru. Castiel nigdy nie przejmuje się konwenansami. Zdążyłam już o tym zapomnieć. Patrzyłam, jak przeszedł przez bar i wszyscy się odwrócili. Mam halucynację. On jest na prawdziwym celebrytą. Nawet się nie pożegnaliśmy. Po prostu zostawił mnie tam, ot tak. Wziął, odwrócił się i poszedł w pizdu. Wyszłam sama. O, jesteś już na pruta? Rosalia wskoczyła na mnie z kieliszkiem białego wina w dłoni. Ach, tutaj jesteś. Ciężko było znaleźć się w tym tłumie. No jak tam koncert? Podobał ci się? Nie był zły. Właśnie spotkałam... zobacz, tam jest Kastuś. Chodź, przywitamy się. Kastuś? Boże, te zdrobnienia tych wszystkich imion. Naprawdę... Tutaj fajnie akurat. Mi się bardzo podoba. Roza poszła w jego kierunku. Roza, zaczekaj, nie powinnaś. Ech, Kastuś! Co za wstyd! Puknęłam się w czoło dłonią i wszyscy patrzyli, jak Roza zbliża się do Castiela zygzakiem. Nie! Nie powinnaś pić. Na szczęście 3/4 baru wyszło zaraz po koncercie. Castiel był już otoczony kilkoma dziewczynami, które wydawały się mu gratulować. Jedna z nich była wyjątkowo ładna i wyglądała na nieco starszą od pozostałych. Była wytatuowaną blondynką i trzymała rękę na jego ramieniu. Nie przywitasz się ze starymi znajomymi? Widać, że ktoś tu nieźle dzisiaj... widać, że ktoś tu się nieźle dzisiaj zabawił. Przesadziła trochę przy barze. Wypiłam tylko 2 kieliszki. W każdym razie chciałam ci powiedzieć, że było najlepiej. Naprawdę, rządzisz, ale się wytańczyłam. Coraz więcej osób obserwowało całą scenę, śmiejąc się. Widziałeś, kto przyszedł? Hej, Mila, przywitaj się. Roza, już się witaliśmy. Cóż, cieszę się, że was widzę. Odwrócił się bardzo chłodno i zaczął znowu rozmawiać z dziewczynami, które miały nieco zbyt głębokie dekolty. Gdzie się patrzysz? Hej, to niezbyt miło odwracać się tak w środku rozmowy. Przestań, chodź tu natychmiast, idziemy się przewietrzyć. Nie skończyłam, już skończyłaś. Posłuchaj, co mówi Mila. Roza, gdzie jest Leo? Chyba trochę przesadziłaś. Leo, jestem dużą dziewczynką i sama sobie poradzę. Nie potrzebuję swojego chłopaka. Mówiłam więc, że przepraszam, miłej imprezy. Nie pozostawiłam jej wyboru, złapałam ją za rękaw i zaciągnęłam do wyjścia przy śmiechu osób otaczających Castiela. Aleksy! Morgan! Super was widzieć! Wow! Tak, Roza trochę dzisiaj przegięła z alkoholem. Czyżby była w stanie Roza szczera do bólu? To istnieje u niej taki stan? Wszyscy obawiamy się, gdy widzimy ją w tym stanie. Okej, tak, i Castiel i ja odczuliśmy już jej pijackie wybryki. Chciałbym to zobaczyć. Idziemy na disco? Nie, ty idziesz do domu spać. Uwielbiam cię, Roza, w takim stanie. Morgan, ja ciebie też uwielbiam. Piękny jesteś w ogóle. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, Roza. Mila ma rację, to nie jest dobra pora, żeby iść na imprezę. Popatrzyłam na zegarek. Jest 1 w nocy, koncert trochę jednak trwał. Ej, Hyun gdzieś tam jest i on się obrazi pewnie. Możemy ją odprowadzić do domu, jeśli chcesz, Aleksy. Nie, na pewno nie masz nic przeciwko? Wolę to, niż pozwolić jej powiedzieć, co ona myśli o wszystkich. W przeciwnym razie przyszły tydzień na uczelni będzie dla niej niezwykle trudny. Nigdy nie widziałam Rosalii w takim stanie, gdy byliśmy w liceum. Nie martw się, to tylko wtedy, gdy jest zmęczona. Może tego nie widać, ale ona spędza czas pracując dla Wydziału Psychologii, a kiedy schodzi z niej stres, to czasami posuwa się trochę dalej. Okej, Rosa położyła mi głowę na ramieniu i zamknęła oczy. Zabierzmy ją stąd, pogadamy po drodze, Aleksy. Okej, chodźmy, jakiś wstydzioch. Jesteście pewni, że nie potrzebujecie mojej pomocy? Mam średni zmysł orientacji, ale na szczęście będzie ze mną Aleksy, więc wszystko powinno pójść gładko. W porządku, a ja... Wszystko, co się wydarzyło, było nie na miejscu. Hyun! Ups, wygląda na to, że taka jedna zostawiła chłopaka na randce zupełnie samego. Kurde, spróbuję go jak najszybciej znaleźć. Pewnie już od dawna mnie szuka. Albo poszedł do domu obrażony. Popatrzyłam na Rozę leżącą na moim ramieniu. Nie martw się, zajmiemy się tym. Obudził Rozę, która wydawała się trochę oszołomiona. Pożegnali się ze mną i wyszli z baru. Okej. Wróć na kampus. Na ulicy wciąż jest wiele osób. Sporo osób siedzi na chodnikach z piwem w dłoniach. Inni nadal tłoczą się przed wejściem do baru jak pingwiny. Zapewne po to, by się ogrzać. Odsunęłam się, a na ulicy słyszałam znajomy głos. Dwie postacie się oddalają.
O, Nat, nie, może znowu będzie to samo. Nie będę piszczeć, nie będę widzieć, mój kochany Boże. To niemożliwe, mówiłem ci przecież, co cię napadło? Zabierz mnie stąd. To już trzeci raz w tym tygodniu, nie wytrzymam dłużej. Następnym razem mimowolnie skierowałam się w ich stronę, żeby lepiej słyszeć. Skręcają w boczną uliczkę. Ej, ale patrzcie, ja mam tutaj taki pomysł. Bo tutaj. Ja już tu ilustrację z Hugh'em mam. Pójdziemy z Natem, pomożemy Natowi. Ciekawe, czy dostanę ilustrację, bo mam lowo, więc powinnam dostać ilustrację. Robię eksperyment, okej? Okay? Ja chyba... A, mimowolnie krzyknę. Ale ja nie byłam z nim na koncercie, więc możliwe, że nie dostanę z nim ilu, co? Wiecie co? Ja zaryzykuję. Najwyżej nie dostanę. Amber odsunęła się Natowi w ramiona w ostatniej chwili. Chyba straciła przytomność. Muszę jej pomóc. Amber! Amber, Nat, poczekaj, pomogę ci. Podbiegłam do nich bez zastanowienia. Wziąłam Amber za ramię i pomogłam Natowi posadzić jego siostrę. A że z Queenem mi tam spadnie, to mnie nie interesuje za bardzo. Jego siostrę na chodniku, tak żeby mogła oprzeć się o mur. Nat pochylił się nad nią. Wielkie nieba, Amber, obudź się natychmiast. Położył jej rękę na czole, żeby wytrzeć spływające krople potu. Co jej jest? Chcę, żebym zadzwoniła na... Ja... Kuźwa, co? Co? Taki tekst, bimów, kuziwa. Ej, podoba mi się. Więcej takiego ostrego Nata, proszę. Amber, już w porządku? Słyszysz mnie? Delikatnie wziął ją za rękę i położył dwa palce na jej nadgarstku, żeby sprawdzić tętno. Matko Boska. Tak, już w porządku. Już mi lepiej. Chcesz, żebym zadzwoniła na pogotowie? Chcesz szklankę wody? Nat odwrócił się do mnie, wyglądał na zdziwionego, jakby właśnie uświadomił sobie moją obecność. A ty co tutaj robisz? Stoję! Zobaczyłam, że coś się stało, więc przybiegłam najszybciej jak mogłam. Nie potrzebujemy pomocy. Pomógł Amber wstać. Mogę was odpro... Jeśli chcesz nam zrobić przysługę, wracaj do siebie i najlepiej tam zostań. Nic nikomu nie mów o tym, co się właśnie stało. Po tych słowach odszedł, prowadząc Amber i trzymając ją mocno w talii. Zostałam sama i przez kilka minut tam na ulicy, nieco zszokowana tym, co się właśnie wydarzyło. Amber musiała za dużo wypić. Mam nadzieję, że... Nie mam tej ilustracji! No! Jak to się stało? Nie, czyli tylko jak Nat jest... Aha, ale przynajmniej sprawdziłam sobie. Czyli jak Nat jest WS-em, to tak, ale... No bo mam strój do niego, więc... Tu jesteś, umierałem ze strachu. Hyun, przepraszam, ja... Nie, to ja przepraszam. Poszłaś do toalety sama, gdy był taki tłum. Powinienem był cię odprowadzić. Wiedziałem, że będziemy mieć problem, żeby się odnaleźć. Wiesz, spotkałam znajomego z liceum i zagadałam się z nim. Nawet nie wiem, kiedy ten czas leciał. Aha, wokalista jest twoim przyjacielem. Skąd wiesz? Szukałem cię i wpadłem na twoją współlokatorkę. Powiedziała mi, gdzie mogę cię znaleźć. A kiedy zobaczyłem, że rozmawiasz, nie chciałem ci przeszkadzać. O, więc czekałem na ciebie na zewnątrz. Stwierdziłem, że wyjdziesz, jak skończysz. Hyun jest naprawdę miły, a tymczasem ja spędziłam 3/4 mojego wieczoru koncentrując się na swoich sprawach. Szkoda, ja myślałam, że dostanę tą ilustrację z Natem, no ale kij, no już trudno. Szczerze cię przepraszam, Hyun, nie chciałam zostawić samego na cały wieczór. I było napisane na wiki, że spadnie mi z nim lowometr. Nic nie spadło, nie? Hej, wszystko okej, okay. Początek wieczoru był przecież cudowny. Tak, szczególnie jak rozmazała sobie szminkę na pół mordy. Chcesz, żebyśmy wrócili? Może wrócę, żeby sprawdzić, czy Castiel jeszcze tam jest. Nie skończyliśmy naszej rozmowy. Zanim wrócimy, muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Będę za 5 minut. Okej, okay, zaczekam na ciebie, już przywykłem. Nie, nie zajmie mi to długo. Podbiegłam do baru i próbowałam popchnąć drzwi, gdy gwałtownie uderzyłam się w twarz. Ała! Ludzie zaśmiali się, to zobaczyli, drzwi były zamknięte. Wszystko gra, mogłoby być lepiej. Dobrze, wracajmy, ten wieczór tak za długo już trwa. Drzwi ostatecznie cię przekonają. I to cię śmieszy, naprawdę mnie bolało. Odeszłam od drzwi, trzymając się za czoło. Odpowiedziałam nieco agresywnie, wkurzona całą sytuacją. To cię nauczy, żeby nie próbować zostawiać mnie samego po raz drugi. To jest karma. Potarłam czoło, aby przestało mnie boleć. Zaczekaj, pokaż. Objął dłoni moją twarz i bardzo delikatnie pocałował mnie w czoło. Matko Bosko, ja nie rozumiem, dlaczego on to zrobił w ogóle, ten... Czy to nie wydało się dziwne, że on ją całuje w czoło? Co? Nie wiesz, jak działa magiczny pocałunek? Pomaga na wszystkie małe zranienia. Nie mogłam powstrzymać od śmiechu w tej sytuacji. Nie dziwię się. Z drugiej strony nie myśl nawet o nadużywaniu tego, biorąc pod uwagę, ile razy potrafisz zrobić sobie krzywdę i potknąć się w kawiarni, musiałbym spędzić cały dzień na samym tylko całowaniu cię, Matko Boska.
Zaczerwieniłam się, nieco zażenowana. Nie dziwię się. Podnieś rękę, jestem pewien, że już mniej cię boli. Tak, już mi lepiej, ale jednocześnie minęło już trochę czasu, a więc... To nie ma nic wspólnego z upływającym czasem. Magiczny pocałunek, mówię ci. Chodzicie, odprowadzę cię na kampus, dobrze? Tak, dziękuję. Rozmawialiśmy o koncercie przez całą drogę. Dziękuję, że mnie odprowadziłeś, Hyun. Zaczekaj, odprowadzę cię aż do akademika. Chcę mieć pewność, że nie przydarzy ci się po drodze żadne nieszczęście. Matko Boska, on jest naprawdę takim stalkerem. Jezus Maria. Ale nie, dobra. Oni są już niby na kampusie, ale zawsze coś się może po drodze stać. Z jednej strony nie dziwię się, że on chce ją pod same drzwi tam, wiecie. Ciągle wypominasz mi moją niezdarność. Być może się powtarzam, ale takie rzeczy przytrafiają mi się tylko kiedy jestem z tobą. To nie przypadek. Skoro tak często nam się to przytrafi, to musimy oboje skoncentrować się na rozwiązaniu tego problemu. Z pewnością. Poczekaj, niech to sprawdzę. Podniósł moje ramię i zlustrował mnie od stóp do głów. Okej, wydaje mi się, że jesteś cała, misja zaliczona. Dziękuję, Hyun. Nie ma za co, myślę, że poradzisz sobie w drodze z korytarza do pokoju. Tak, powinnam dać radę. W takim razie życzę ci dobrej nocy, Mila. Dobranoc, uśmiechnął się do mnie, a potem poszedł w kierunku korytarza, który prowadził do męskich akademików. Oj, to był dziwny wieczór, bardzo dziwny. Obrazy kołatały się w głowie. Nat i ten typ przed wejściem do baru, on stał z tym typem, rozmawiali. Dobrze wiem, że to jeden z tych, co mnie napadli. I on zadaje się z takimi draniami. A, Boże, on tutaj jest zaznaczony jako były. Jestem ciekawa, co ona to powie. Ten obraz był prawie nie do zniesienia. Po tym wszystkim, co działo się później. Ciężko mi w to uwierzyć. Jeszcze Amber. Wielkie nieba, co się stało? I Roza, mam nadzieję, że chłopcy bez problemu odprowadzili ją do domu. Ale ona ma problemy. Tyle rzeczy do ogarnięcia mózgiem. Była naprawdę pijana. Roześmiałam się, gdy przypomniałam sobie tę scenę. Gdy przypominam sobie sposób, w jaki rozmawiała z Castielem, miałam wrażenie, że patrzył na nas z wyższością, niedostępny, niewzruszony. Weszłam do swojego pokoju. Poszłam do łóżka, włócząc nogami. Nie mam nawet siły zmyć makijażu. Wieczór był całkiem niezły. Dobrze się bawiłam z Hyunem. Szkoda, że nie spędziłam z nim więcej czasu. I nie spędzisz. Przytuliłam kołdrę, biorąc głęboki oddech. Westchnęłam, żeby pozbyć się tych wszystkich myśli. W przeciwnym razie spędzę całą noc rozmyślając, znam siebie. Śpi, zaśnij już w końcu. Zamknęłam oczy i zobaczyłam, jak Amber osuwa się Natowi w ramiona, nieprzytomna. Śpi, Mila. Zakończę odcinek. Oh my goodness, dobra. Zakończyliśmy odcinek czwarty. Nareszcie skończyłam ten odcinek. Już zacznij kolejny, ale moje odcinki, nie, moi znajomi. Właśnie, widzicie to? Kłopota. Teraz mogę to zmienić. Castiel jest byłym, tak. I teraz już jest wszystko w pożądalu, tak jak miało być. I kolejny odcinek będzie tak, już tak jak to powinno mieć miejsce. Powiem wam, że całkiem zabawne to było, przynajmniej ta końcówka z tym Hyunem i na tym koncercie. To było nawet zabawne, całkiem fajne. Kiedy poszliśmy na zakupy z Rosą i Aleksem, też było fajnie. No był całkiem spoko ten odcinek, tylko długi jak cholera. Te wszystkie uniwersytetowe rzeczy, to wziąłam, to wszystko po prostu pominęłam, bo to bez sensu. Z Chani nie będę pomijać dialogów, bo ja bardzo lubię rozmawiać z Chani, bardzo lubię z nią dyskutować. Także więc tak, no mieliśmy tutaj Castiela. Bardzo mi szkoda tego, że nie widziałam tych dialogów, kiedy on jest byłym. Bardzo mi zależało na tym, żeby to zobaczyć. No ale jak widzicie, no dupa, ja miałam od trzeciego odcinka zrobić replay, a nie od czwartego, ale to ja mogłam wcześniej wejść na wiki i sprawdzić, od którego momentu się, w którym momencie się wybiera partnera do... Boże, w którym momencie wybiera się chłopa, z którym się pójdzie na koncert. No mogłam to sprawdzić, nie sprawdziłam, mój błąd, moja wina, niestety. Także tak, zakończyliśmy pierwszy odcinek z serii z Castielem. Mam nadzieję, że wam się podobał. No, mi się podobało nawet, może być, mało Castiela, bo był kurde na... 2 minuty w rozmowie. Zobaczymy, jaki będzie następny odcinek. Nie pamiętam, co jest w następnym odcinku, nic, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze lubię zasięgi. Zapraszam was również do mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki macie w opisie. Przypominam również o możliwości wspierania mojego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Także to tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, pa pa.